Poznaliśmy laureatów plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2013. Po raz drugi z rzędu zwyciężył reprezentant klubu sportowego Energetyk Krystian Kuś. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się podczas 10. memoriału imienia Mirosława Stadlera. Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca roku organizowała Gazeta Co Tydzień oraz Miejskie Centrum Kultury i Sportu. W tegorocznym plebiscycie nominowanych było 20 sportowców, którzy reprezentowali nasze miasto w zawodach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Na 10. miejscu uplasowała się siatkarka MCKiS, jedna z najsilniejszych punktów drużyny Mariusza Łozińskiego, czyli Karolina Kuryło. Miejsce 9. przypadło reprezentantce klubu Nart Wodnych Jaworzno, Sarze Kompert. Miejsce 8. ponownie siatkarce Katarzynie Stolarczyk. Na miejscu 7. osiągająca największe sukcesy w body fitness, czyli Anna Szczotka. Na miejscu 6. znalazł się brązowy medalista Mistrzostw Śląska w jiu-jitsu, reprezentant klubu walki wręcz partner 2, Patryk Urban. Pierwszą piątkę otworzyła zawodniczka Miejskiego Centrum Kultury i Sportu oraz Fundacji Ratownik Górniczy, Patrycja Haremza. No w ogóle nie spodziewałam się, że znajdę się na 5. miejscu, bo widziałam dużo znanych osób i bardzo, bardzo mile mnie to zaskoczyło. Na pewno pomagała mi siostra, pomagała mi mama, koledzy, koleżanki ze studiów, koleżanki mamy z pracy, także miałam duże wsparcie i za wszystko, za wszystkie głosy dziękuję bardzo. A jakie plany na ten rok sportowe? Myślę, że jeszcze ostrzejsze treningi i chciałabym pojechać na jakieś mistrzostwa świata gdzieś za granicę, bo jeszcze nie byłam za granicą na żadnych zawodach, więc mam nadzieję, że w końcu uda mi się zaliczyć jakieś takie zawody. Tuż za podium znalazł się mistrz Śląska i medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zawodnik JKB Jawor Team Dominik Cieślik. Trzecie miejsce w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca roku wywalczyła zawodniczka klubu sportowego Energetyk Ewa Białas. No na pewno się nie spodziewałam. Tak myślałam, że będę w pierwszej dziesiątce. Głosowali na mnie moja rodzina, znajomi, przyjaciele. Także myślałam, że znajdę się w 60, ale nie sądziłam, że aż tak wysoko. Sukcesy z ubiegłego roku. No to na najpopularniejszej imprezie tego roku byłam na Olimpiadzie Młodzieży. Zajęłam na niej 2. miejsce, czyli zrobiłam Wicemistrzostwo Polski. Później pojechałam na turniej Śląska, Międzynarodowego Mistrza Śląska zrobiłam. Bardzo jestem z tego zadowolona. Jeśli chodzi o te najpopularniejsze imprezy, to chyba tyle. Trzy tygodnie temu miałam walkę, również wygrałam i bardzo się z tego cieszę. 2. miejsce przypadło reprezentantce jeździectwa, Weronice Kalinie. Sportowcem roku 2013 został Krystian Kuś z KS Energetyk. Wrażenia? No, jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że drugi raz będę znajdował się na 1. miejscu, ale jestem zadowolony, nie ukrywam. No nawet takim najważniejszym sukcesem z ubiegłego roku to było 3. miejsce w Olimpiadzie Ogólnopolskiej, z którego bardzo się cieszę. Wystartowałem również w Pucharze Polskim, na którym zająłem 2. miejsce. No i myślę, że to tyle z takich ważniejszych. Organizatorzy plebiscytu dziękują wszystkim sponsorom za przyczynienie się do organizacji konkursu.